siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy w trzecim odcinku szóstego seta, już trzeci odcinek, no i od razu powiemy, to będzie odcinek w tempie niczym prędkość zagrywek Salvadora Hidalgo Oliwy w meczu trzeciej kolejki, bo dużo się działo przez ostatni tydzień, a musimy to zmieścić w jakimś dość rozsądnym czasie, więc zaczniemy od razu od tego, co się działo na początek chronologicznie w drugiej kolejce, a druga kolejka rozpoczęła się od meczu w Kielcach, meczu telewizyjnego, tam Duffy z Połem Kielce podjęło Indyk Pol AZS Olsztyn. I był to mecz raczej bez wielkiej historii, zwłaszcza ten pierwszy set. AZS Olsztyn pozwolił w ostatniej chwili tak naprawdę gospodarzom dobić do magicznej bariery 10 punktów, ale i kolejne sety były zdecydowanie pod dyktando gości. Przede wszystkim chyba takim zawodnikiem, który najbardziej się wyróżnił, był Thomas Rousseau, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku, ten jego pierwszy mecz ze Szczecinem, może nie najlepszy, może bez fajerwerków, natomiast no te fajerwerki pokazał już w Kielcach. Tak, zdecydowanie Thomas Rousseau po swoim pierwszym meczu, którego nie mógł zaliczyć do udanych, myślę, że w Kielcach zdecydowanie pokazał to, na co liczą kibice. Bardzo dobra gra w przyjęciu, ale przede wszystkim ofensywa. Tak? Tutaj ten podział na defensywnego i ofensywnego przyjmującego w drużynie z Olsztyna jest jasny. Robert Andringa raczej będzie odpowiedzialny za przyjęcie, a Thomas Rousseau raczej będzie odpowiedzialny za ofensywę i tę właśnie ofensywę dołożył. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz Olsztyna w Kielcach, przede wszystkim z mojej perspektywy doskonała gra w obronie, doskonała współpraca na linii blok-obrona i również bardzo dobra zagrywka. Kielce nie radziły sobie z przyjęciami zagrywek AZS-u Olsztyn, a AZS Olsztyn bezlitośnie wykorzystywał właśnie te gorsze przyjęcia. Jak je wykorzystywał? No właśnie grając blokiem, grając w obronie. W pierwszym secie zdarzały się takie fragmenty, gdzie nawet 5-6 razy drużyna z Kielc próbowała skończyć atak i nie udawało się to. Myślę, że mecz bez większej historii z osób, które może by jeszcze zasługiwały na uwagę, no to zdecydowanie dobra postawa Janka Hadrawy. To może nie było aż tak widoczne w statystykach, natomiast no Janek robi to, do czego też przyzwyczaił kibiców w Olsztynie, czyli jest bardzo cierpliwy w ofensywie. Raz na jakiś czas zdarzają mu się akcje, gdzie pierwszy, drugi, trzeci raz próbuje skończyć atak. Nie popełniał zbyt dużo błędów, dołożył bardzo dobrą zagrywkę, która, tak jak mówię, była ogólnie atutem całej drużyny z Olsztyna. Z kolei patrząc na stronę Kielczan, powtórzyło się trochę to, co mówiliśmy w drugim odcinku, to znaczy, że Olsztyn może gładko ten mecz wygrać przez to, jak zagrali ze Spadonem. Tam naprzeciwko nich stanął zespół, który miał duże problemy z atakiem. Kielce, grając na podpromy w pierwszej kolejce, miał tylko 17% efektywności ataku, a w meczu z Olsztynem miał tylko 18%, więc tu jest bardzo podobny mecz. Ten atak jest bardzo słaby, co w sumie potwierdziło to, co ty, Piotrze, mówiłeś, czyli że Olsztyn grał fajnie blokiem, fajnie obroną, w dużej mierze właśnie kłopoty Kielczan z atakiem przeważyły o tej gładkiej wygranej Olsztyna. Tak jak mówiliśmy, tempo szybkie, także przenosimy się już do meczu, który odbył się w Szczecinie. Tam o tej samej porze rozpoczęło się starcie Spadonu z Kuprum Lubin, ale to starcie skończyło się znacznie później, bo tam mieliśmy aż 5 setów. Ostatecznie 2 punkty pojechały do Lubina, ale Espadon postawił się i to już był, myślę, znacznie lepszy występ w wykonaniu zespołu Michała Gogola niż ten w Olsztynie. No i zresztą pierwszy punkt w tym sezonie dla gospodarzy tego meczu. Zarzut, który można było mieć pod adresem Michała Masnego, rozgrywającego drużyny z Lubina po pierwszym spotkaniu, czyli nadużywanie bardzo dobrej gry Łukasza Kaczmarka, no to w meczu w Szczecinie przybrało to już rozmiary monstrualne wręcz. Łukasz Kaczmarek atakował aż 64 razy, no i sumarycznie skończył połowę z tych ataków, dołożył jeszcze parę punktów zagrywką, dołożył parę punktów blokiem, no absolutnie lider drużyny z Lubina, no i można powiedzieć, że w dużej mierze ten mecz właśnie tak wyglądał, czyli był to Łukasz Kaczmarek, który atakował praktycznie non-stop, gdzieś może wspierany przez Roberta Techta, versus, i tutaj Filipie, ukłon w twoją stronę, gdzieś przewidywałeś, że Jeffrey Menzel raczej nie może powtórzyć aż tak słabego spotkania jak w przypadku meczu w Olsztynie i myślę, że
No wyszło w pewnym sensie na twoje. Może to nie był mecz, który był perfekcyjny w wykonaniu zawodnika ze Szczecina. Na pewno słaby set czwarty i słaby set piąty, gdzie ewidentnie tutaj, jak się przyjrzałem szybko statystykom, no to on skończył wtedy, zdaje się, zaledwie 2 lub 3 ataki na 14, ale zdecydowanie początek spotkania, pierwszy set, drugi set, myślę też trzeci set, były bardzo udane. Tak, to już był taki mecz, w którym właśnie Jeff Menzel pokazał mniej więcej to, czego można się po nim spodziewać. Okej, czwarty, piąty set może mu nie wyszedł, ale on atakował 45 razy. To jest o 4 piłki więcej niż Malinowski, więc był bardzo mocno obciążany. Też bardzo dużo przyjmował, 42 piłki, więc mógł być już trochę zmęczony. Ale ogólnie rzecz biorąc, zagrał już dużo lepszy mecz niż pierwszy. Żeby uzupełnić temat tego meczu, tradycyjnie już w szóstym secie Maciek Piasecki. Jego opinia, jego recenzja tego meczu w wykonaniu zwłaszcza Lubinian. Wygrana ze Spadonem Szczecin 3-2, chociaż niewiele brakowało, żeby wygrać za 3 punkty, 24-21 w secie numer 4. Było już 2-1 dla Kuprum, ale ostatecznie Spadon wyciągnął wynik 31-29, no i tiebreak zadecydował o tym, kto to spotkanie wygrał. Lubinianie odnieśli zwycięstwo, cenne za 2 punkty, co pokazała zresztą następna kolejka. MVP dla Łukasza Kaczmarka, 37 punktów, tak, to żaden błąd. Atak 64 wykonane, 50% skuteczność, do tego 3 bloki i 2 asy serwisowe. Kolejne spotkanie rozpoczęło się pół godziny później, no i to był mecz chyba najciekawszy w tej kolejce spośród tych, które zostały rozegrane w pierwotnym terminie, czyli mecz Trefla Gdański Oniko Warszawa. Na początek posłuchajmy, co o tym meczu do powiedzenia ma debiutująca w szóstym secie Agnieszka Kaźmierska z redakcji przeglądligowy.com. Mecz Tref Gdańsk-Oniko Warszawa był pierwszym pojedynkiem dla podopiecznych Andrzeja Anastazjego w sezonie 2017-2018. Cały pojedynek trwał 5 setów. W pierwszym secie wygrali Gdańszczanie, którzy tak naprawdę punkt za punkt walczyli z Warszawiakami. W drugim secie zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy Stefana Antigi, którzy od początku do końca kontrolowali przebieg tego seta. Po 10 minut przerwy było znowu na niekorzyść drużyny, która poprzedniego, czyli tego drugiego seta, zagrała fantastycznie. Tutaj lepsi okazali się siatkarze z Pomorza, którzy prowadzili od początku seta. Czwarty set był bardzo wyrównany. Mieliśmy tak naprawdę powtórkę tego pierwszego seta, jednak tutaj punkt z zagrywki zdobył Fabian Majherski, który w tym pojedynku nie występował jako zmiennik Maćka Olenderka. Wydawało się wtedy, że jeszcze Gdańszczanie mają gdzieś tą szansę wygrać tego seta i całe spotkanie zamknąć w 4 setach. Natomiast warszawiacy lepiej wytrzymali presję i wygrali tego seta do 23, tym samym doprowadzając do tiebreaka. W tiebreaku od początku do końca mecz przebiegł pod kontrolę gospodarzy, którzy wygrali go do 9. Statuetkę MVP odebrał Piotr Nowakowski, środkowy trefla zdobył 13 punktów, 11 w ataku i 2 w bloku. Najlepiej punktującym siatkarzem okazał się Damian Schulz, który zanotował na swoim koncie 22 punkty. Warto tutaj zauważyć, że warszawiacy zdobyli aż 10 punktów w bloku przy 7 punktach w bloku Gdańszczan. Mocno nękali gospodarzy tą zagrywką. No i właśnie Warszawa popełniła zaledwie 13 błędów w tym elemencie przy 24 błędach na zagrywce po stronie Gdańszczan. To tak naprawdę był pierwszy test dla obu zespołów, no bo to był pierwszy mecz Trefla w tym sezonie, a drugi Oniko, ale ten pierwszy w Bydgoszczy trudno nazwać jakimś sprawdzianem i jakimś wyznacznikiem. Akurat miałem okazję obejrzeć ten mecz z kamery statystyka. Mówiliśmy już dużo o Nikoli Georgiewie i to był kolejny niezbyt udany jego występ. Co prawda skończył trochę tych ataków, zdobył trochę punktów, ale to co mi się rzuciło zwłaszcza w oczy, to jest to, że prosta no chyba nie jest ulubionym kierunkiem Macedończyka. Miał duże problemy z kończeniem ataków po prostej, zdecydowanie częściej obierał skos. Może to jest kwestia gdzieś zgrania z Antoine'em Brizardem, ale pamiętajmy, że oni mieli okazję już kiedyś ze sobą trenować razem w Paryżu, więc nie wiem, czy to jest właśnie ten powód. Po prostej choćby miał atak na czystej siatce, gdzie zbyt mocno ściągnął piłkę i ta piłka po taśmie wyhamowała, została podbita. Miał też bardzo nieudany atak, gdzie zostawili mu Gdańszczanie dużo miejsca po prostej, a on strzelił w aut.
Natomiast no, jego vis-a-vis zaprezentował się znacznie lepiej. Damian Schulz był tutaj najjaśniejszą postacią trefla. Obie drużyny, i wydaje mi się, że to może być taki problem, który będzie trwał przez cały sezon, były jednak dość wrażliwe w przyjęciu. Warszawianie mieli bardzo dużo problemów przy zagrywce Wojtka Grzyba, który bardzo celnie serwował, zmieniając różne strefy, czasami grając też skróty, no i wprowadzał bardzo dużo zamieszania w szeregach Oniko. Natomiast w drugą stronę bardzo duże problemy miał Mateusz Mika. Był bardzo w tym przyjęciu niepewny. W statystykach może tego nie widać, ale choć trzeba przyznać, że często trochę pokrywał w przyjęciu Artura Szalpuka, no to wiele było jego przyjęć takich, gdzie pozornie łatwe zagrywki warszawian sprawiały mu bardzo duże problemy, no i dużo musiał biegać Michał Kozłowski. A jeśli jesteśmy przy Kozłowskim, z jego strony to był naprawdę dobry występ, zwłaszcza rzuca się w oczy bardzo dobra gra środkiem. On ma trochę problemy z dokładnością, jeśli chodzi o rozegrania, zwłaszcza do prawego skrzydła, ale tam mimo to Damian Schulz sobie radzi. No i powiem szczerze, jeśli Michał Kozłowski będzie utrzymywał taki poziom, no to TJ Sanders będzie miał naprawdę duży problem, żeby przebić się do podstawowego składu gdańszczan. Warszawianie ostatecznie ten mecz przegrali po tiebreaku, tam było 15-9 i chyba takim pomysłem Bryzarda na ten piąty set był Grgijew, który zaatakował 8 piłek, to jest o 4 więcej niż kolejny Kwolek i Wodarczyk, skończył z nich tylko 2, popełniając 2 błędy, co dało zerową efektywność i z pewnością był jedną z przyczyn przegrania tego tiebreaka. A żeby wyczerpać temat tego spotkania, posłuchajmy jego bohaterów: Piotr Nowakowski z Trefla oraz trener Stefan Antiga, a także Damian Wojtaszek z Oniko. Cieszy fakt, że pokazaliśmy lwi pazur w tym dzisiejszym meczu i walcząc do końca pokazaliśmy tym wspaniałym kibicom, którzy przyszli dzisiaj, zaufali nam, dolewając trochę z naszego baku, i pokazaliśmy, że potrafimy walczyć. Pokazaliśmy też kilka fajnych akcji, kawał dobrej siatkówki, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. Drużyna z Warszawy dość mocno kopała zagrywką i no, musieliśmy grać dużo na wysokiej piłce. A to wiadomo, wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego wyniki do 17, do 18 były spowodowane tym, że odrzucali nas mocno od siatki. No ale cóż, zespół Łódź wygrała, Lwy wygrały, Stado wygrało, także oby tak dalej. 500 w Gdańsku, myślę, że jest pozytywny, oczywiście. Wolę wygrać, jak każdy, ale nie naprawdę ta drużyna jest dobrą drużyną. Jest jedną z kandydatami mistrzostwa. Myślę, że możemy grać jeszcze lepiej, ale tref też. Mokoslowski gra dobrze, ale myślę, że Sander dużo będzie dał. Drużyna jest naprawdę super grająca, czyli ta drużyna będzie grała bardzo dobrze. Jestem pewny. No, jesteśmy też młodym zespołem i w pewnym momencie po prostu brakuje takiego doświadczenia. Krew zadał bardzo dobre spotkanie, też walczył troszeczkę o inne cele, my też o inne cele. My chcemy być w szóstce, a wiemy, że Krew walczy o to, żeby być w czwórce. Ale fajnie, że potrafiliśmy się podnieść po tym secie, gdzie przegrywaliśmy już 2-1, doprowadzić do tiebreaka. W tiebreaku wiadomo, to jest loteria. Nie spuszczamy głów, walczymy dalej, bo dopiero początek ligi. A więc ciekawa opinia Damiana Wojtaszka, bo raczej Trefli, Oniko w przedsezonowych przewidywaniach byli stawiani gdzieś na podobnym poziomie, a tymczasem libero ekipy z Warszawy, podobnie zresztą jak trener Antiga, daje gdańszczanom większe szanse. Prosto z morza przenosimy się do Bielska Białej, gdzie swój pierwszy mecz w tym sezonie miała okazję rozegrać drużyna BBTS-u, rywal z najwyższej półki Asseco Resowia Rzeszów. Zastanawialiśmy się nad tym, jak wystąpią, jak zaprezentują się przede wszystkim zagraniczne wzmocnienia drużyny z Bielska. Między innymi Oleg Krikun, atakujący, i okazuje się, że drużyna z Bielska, która na pierwszy rzut oka wydaje się być drużyną, która będzie raczej walczyła o utrzymanie w tym sezonie, ona postawiła Rysowi bardzo trudne warunki, i prawda jest taka, że gdyby nie to, że Rysowia wytrzymywała napór Bielska i odrabiała w kilku setach straty i wygrywała również emocjonujące końcówki, no to moglibyśmy mieć już pierwszą niespodziankę negatywną niestety dla kibiców z Rzeszowa. Słuchałem z tego meczu relacji w Radio Centrum. Rysowia na zagrywce za cel brała sobie Bartosza Janeczka, który często miał problemy z dokładnym przyjęciem. Przyjmował aż 40 razy, to jest prawie 2 razy więcej niż kolejny Tarasow, co przełożyło się tylko na 5 skończonych przez niego ataków z 23 prób. Ale koniec końców wcale nie było łatwo o wygrany mecz przez rzeszowian, którzy zaczęli spotkanie składem takim jak w pierwszej kolejce, ale już w pierwszym secie na boisku pojawił się Rosar Zadepowskiego, który nie mógł skończyć żadnego ataku, i Francuz mimo tego zagrał słaby mecz.
kończąc go z ujemną efektywnością ataku, czyli ani Depowski, ani Rosart nie pomogli drużynie Resowi. W pierwszym secie Bielsku prowadziło 21-18, po czym najpierw udało się zrobić przejście po ataku Jarosza, na zagrywkę poszedł Olek Śliwka i zszedł z niej dopiero przy stanie 24-22 dla Resowi, kończąc atakiem z szóstej strefy trzy kolejne akcje. To jest taka nietypowa sytuacja, że jeden zawodnik robi punkty trzema atakami z pipa. Drugi set wysoko wygrany przez Bierszan 25-16, a w trzecim gospodarze prowadzili już 9-3. W końcówce zrobiło się 24-20 dla Resowi, po czym piłkę setową miał Bielsko. Ale ostatecznie m.in. dzięki Jasowi Jarosza udało się ten set Resowi wygrać. Resowa znów zaczęła grać na dwóch libero, tak jak w meczu w pierwszym z Kielcami, ale wraz z trwaniem meczu Roberto Cerniotti zdecydował się definitywnie zdjąć z boiska Pawła Ruska, który bardzo słabo przyjmował, tak przynajmniej wynikało z relacji komentatora, przez co i w obronie, i w przyjęciu grał Mateusz Masłowski. Widać, że różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o dobór zawodników, próbował Roberto Cerniotti, zaprezentował się Michał Kędzierski, zaprezentował się Jochen Szep, zaprezentował się Elvis Krastins, zaprezentował się Łukasz Perłowski, więc no, skorzystał z całego arsenału. Jedynie co to Dawid Dryja się nie pojawił na boisku, który jeszcze chyba ciągle odczuwa skutki kontuzji. Być może gdyby nie to, również pojawiłby się na parkiecie. Generalnie widać, że Roberto Cerniotti szukał optymalnego składu i nie za bardzo to wszystko dobrze funkcjonowało w Resowi. Kolejny mecz drugiej kolejki pędzimy niczym Shinkansen, no i przenosimy się do Sosnowca. Tam MKS Będzin zagrał z Ceradem Czarnymi Radą. Czarni po tym pierwszym zupełnie nieudanym meczu we własnej hali, gdzie nie zdobyli ani jednego punktu w meczu z GKS-em Katowice, tym razem wywieźli z Sosnowca komplet. No i ten paradoks, we własnej hali zupełnie nie mogli wstrzelić się zagrywką. W hali w Sosnowcu wiemy, że naprawdę trudnej dla zespołów przyjezdnych. Znowu popełnili bardzo dużo błędów, ale tym razem ta zagrywka przyniosła jakieś wymierne korzyści. 7 asów, no i chyba to był też ten element, który bardzo mocno utrudnił grę gospodarzom. Tym razem znacznie lepszy występ radomskich też skrzydeł, tutaj wszyscy skrzydłowi w okolicach 50% skuteczności. No a w Będzinie to samo, co widzieliśmy w pierwszej kolejce, czyli brak wsparcia dla Rafaela Araujo. On skończył ten mecz z 19 punktami, z czego 13 atakiem. Trochę pomagał mu tym razem Zlatan Jordanów, no ale zabrakło Marcina Walińskiego. Zmienił go później w trakcie meczu Jakub Peszko. Trochę lepiej zagrał w ataku, no ale to nie wystarczyło. W drużynie czarnych cały mecz Kamila Drosińskiego, kolejny już, jeśli spojrzeć na statystyki ataku, to bardzo to ciekawie wyglądało, to znaczy miał zespół z Radomia 58% skuteczności i 40% efektywności ataku. W zespole czarnych bardzo szybko w szóstce wyszedł Dustin Watten, który jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek brał udział w finale Mistrzostw Strefy Norceka i zdobył złoty medal, a już w Sosnowcu wyszedł w pierwszym zespole Radomian. Michał Filip jednak nie wyszedł w podstawowym składzie. Trochę tak jak awizowaliśmy, gdzieś jeszcze analizując zmiany przedsezonowe, no spodziewaliśmy się trochę tego, że Kuba Ziobrowski będzie z Michałem Filipem rywalizował bardzo mocno o miejsce w podstawowej szóstce. No i w tym drugim meczu to właśnie Jakub Ziobrowski wystąpił na pozycji atakującego, rozegrał cały mecz. Michał Filip wchodził wyłącznie na krótkie zmiany. Natomiast no, Kuba Ziobrowski, tak jak w pierwszym meczu chyba, z tego co pamiętam, na 7 zagrywek popsuł 5, w drugim meczu na 8 zagrywek popsuł 5, więc szczerze powiedziawszy 10 popsutych zagrywek na 15 wykonanych, no znowu Kubie chluby nie przynosi, ale tak czy inaczej dużo lepszy mecz czarnych Radom, zasłużone 3 punkty w meczu z Będzinem. I ostatni mecz tej kolejki, mecz telewizyjny, który wiele osób miało okazję oglądać, no i chyba nie skłamię jak powiem, że spora niespodzianka, bo Łuczniczka Bydgoszcz ze Spodka z Katowic wywiozła komplet punktów. Patrząc w statystyki zespołu z Katowic, to trudno znaleźć jakiś ewidentnie kulujący element, który odpowiadałby za ich porażkę, może poza dużą liczbą zepsutych zagrywek, bo oni zepsuli aż 23-98 zagrywek, z kolei bydgoszczanie, pomimo roli gości w tym meczu, zepsuli 14 zagrywek na 101 wykonany. Największy problem Katowiczan znajdował się po drugiej stronie siatki i tym problemem był Paweł Gryc. Można powiedzieć, że to był taki teatr jednego aktora. 55 piłek w ataku dostał ten zawodnik, a to ponad 3 razy więcej niż pozostali zawodnicy Bydgoszczy. Skończył aż 28 z tych piłek, co dało na taką liczbę ataków, moim zdaniem rewelacyjną efektywność 42%. Świetny mecz tego zawodnika i zasłużony MVP. Tradycyjnie już w przypadku meczów Bydgoszczan w szóstym secie mamy też komentarz osoby, która te mecze zawsze ogląda z bardzo wielką uwagą, bo to jest część pracy, także Piotrek Świniarski. Posłuchajmy jego opinii na temat tego spotkania.
No tak, w skrócie można powiedzieć, że mecz w Katowicach nam wyszedł pod każdym względem. Mecz na bardzo wysokim poziomie z jednej i z drugiej strony, bo praktycznie każda partia kończyła się na przewagi. Tam było wszystko, czego kibice mogli sobie zażyczyć, bo były asy serwisowe, były efektowne bloki, były bardzo efektowne ataki i fajne rozegrania z obu stron. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą kolejkę, to by było na tyle na teraz, bo dwa mecze zostały przełożone, a my... Tak jak już po raz kolejny powtarzam, tempo mamy bardzo szybkie, więc przechodzimy od razu do trzeciej kolejki. No i ta trzecia kolejka zaczęła się w porze dość nietypowej, w porze obiadowej. Sobota, godzina 13. No i od razu starcie Tytanów w Rzeszowie, Asseco Resovia kontra Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Pytanie, czy w przypadku zmian, które miały miejsce w drużynie z Rzeszowa, jeszcze cały czas możemy mówić o starciu dwóch Tytanów, co było, nie było, pokazała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, że chyba tutaj jeszcze cały czas różnica w poziomie sportowym pomiędzy drużyną Zaksy, a jednak bardzo mocno przebudowaną drużyną z Rzeszowa jest bardzo widoczna. To, co chyba mi się rzuciło w oczy, obserwując mecz w telewizji, nieudany występ Kuby Jarosza, czy nieudany, ten pierwszy set akurat był bardzo udany, bo on bardzo wydatnie pomógł drużynie z Rzeszowa w zwycięstwie nad drużyną z Kędzierzyna-Koźla. Niestety kolejne sety już tak udane nie były i trochę się tego obawiałem, jeżeli chodzi o formę i występy Kuby Jarosza. On w meczach z drużynami słabszymi, przynajmniej do tej pory te dwa mecze Resovia miała okazję zagrać z Kielcami i z Bielskiem, zaprezentował się z akurat bardzo dobrej strony. No tutaj jednak rywal z dużo wyższej półki, nieco trudniejszy blok, lepsze warunki fizyczne też rywala. No i tutaj niestety Kuba Jarosz no, nie wytrzymał presji. Tak, Kuba Jarosz został zmieniony w drugim secie przez Johanna Szepsa, który te dwa sety, w których miał okazję grać, grał bardzo dobrze. Z kolei trochę zawiódł w ostatnim secie, gdzie nie skończył żadnego ataku i Kuba Jarosz musiał wrócić na boisko. Natomiast Kubie Jaroszowi trzeba na plus dodać pierwszy set pod kątem jego zagrywki, to znaczy posłał dwa asy serwisowe, w tym tego najważniejszego na 35-33. To można powiedzieć takie trochę jego firmowe zagranie, to znaczy jak się obserwuje większość jego meczów, to on ma swoją zagrywkę głównie do szóstki, do szóstej strefy. Natomiast jedną na kilka zagrywek on posyła do linii w piątej strefie. I właśnie dzięki temu chyba trudno jest ustawić pod niego linię przyjęcia. I to dało ostatecznie Resovi zwycięstwo w tym secie. Ta zagrywka do linii w piątej strefie. Odnośnie tej zagrywki Jarosza jest bardzo ciekawa anegdota z Oskara Kaczmarczyka, z jednego z jego wykładów wideo. Przed meczem otwarcia Mistrzostw Świata Polska-Serbia z analizy ostatnich meczów Serbii wychodziło, że Atanasijewicz ma zdecydowanie mocniejszą zagrywkę do jedynki. Jest tam większość zagrywek i one są zdecydowanie mocniejsze, ale od czasu do czasu zdarzają mu się te zagrywki do linii w piątej strefie, czyli coś takiego jak właśnie robi Jakub Jarosz. Atanasijewicz do jedynki, czasami do piątki, a Jarosz do szóstki, czasami do piątki. I to trochę przeszkadza w ustaleniu taktyki przyjęcia, żeby się przesuwać w jedną ze stref, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta zagrywka do piątej strefy w przypadku Kuby czy w przypadku Aleksandra Atanasijewicza pójdzie. Antiga mówi wtedy, obejrzyjmy 5 meczów finałowych Ligi Włoskiej. Chodzi mu o to, jak zareaguje zawodnik pod wpływem stresu. Okazało się, że jedyne zagrywki mocne do linii w piątej strefie to zagrywki na początku setów, a w finale Ligi Włoskiej nie zagrał ani raz. Czyli warto obserwować, kiedy jak zawodnik zagrywa, bo może się okazać, że coś, co wychodzi w statystykach, że jakaś zagrywka do jedynki, nigdy nie ma miejsca w najważniejszych momentach, więc można to w ogóle odpuścić. To tak mi się przypomniało właśnie odnośnie tej zagrywki Kuby Jarosza. Ja skupiłbym się na trzech nazwiskach w tym meczu. Pierwszym jest Maurice Torres. Statystycznie wygląda na to, że tym razem po słabym meczu w Zawierciu bardzo mocno wsparł Samadero. Sam cały czas jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o zespół Zaksy i pewnie tak będzie przez cały sezon. Maurice Torres 19 punktów, dobra skuteczność w ataku, przyzwoita, a nawet można powiedzieć, że dość dobra efektywność. No ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, końcówka czwartego seta, dwie piłki meczowe w górze Zaksy i dwa razy Maurice Torres popełniał błędy. Najpierw strzela w aut, fakt z trudnej piłki, ale popełnia jednak bezpośredni błąd, a później zostaje złapany na pojedynczym bloku przez Aleksandra Śliwkę. No bądźmy szczerzy, od atakującego spodziewamy się raczej tego, że on właśnie w takich momentach będzie pewnym punktem i będzie te piłki kończył, a tutaj tak naprawdę ta niemoc Torresa mogła się skończyć tym, że Resovia wygrałaby tego czwartego seta, no i tym samym Zaksa straciłaby co najmniej jeden punkt. A druga osoba, o której chciałem wspomnieć, to jest właśnie Śliwka.
Bardzo dobry występ statystycznie, ale jeśli ktoś ten mecz oglądał, no to myślę, że tutaj trochę statystyki przekłamują rzeczywistość. On faktycznie zagrał bardzo dobrze w ataku, ale trochę mi ten jego występ przypominał to, co on pokazywał w Olsztynie, gdzie też w ataku z reguły był naprawdę bardzo skuteczny, bardzo mocno wspierał pozostałych skrzydłowych, a czasami nawet bywał liderem, ale gdy przychodziło do końcówek, no to brakowało skuteczności Śliwce. Choćby przypomina mi się mecz właśnie z Zaksą wyjazdowy w ubiegłym sezonie, gdzie w końcówce czwartego seta Paweł Wojcki namiętnie grał do Śliwki, a ten tych ataków nie kończył. I podobnie było tutaj, czwarty set, końcówka, kilka razy dostawał piłki Olek Śliwka od Lukasa Tichaczka, no i tak jak był bardzo skuteczny przez całe spotkanie, tak w tej końcówce skuteczny nie był i chyba tych kilku skończonych ataków, mimo tego jego punktowego bloku na torresie zabrakło, żeby Resowia doprowadziła do tiebreaka. I jeszcze jedna postać, o której chciałem powiedzieć, Rafał Buszek, nieco schowany, nieco w cieniu Deroi Torresa, ale to był bardzo dobry występ Rafała, no i tutaj chyba jednak widać, jak wiele Rafałowi daje gra z Benem Toniutim i chyba też to, że on, dostając piłki od Francuza, wie, że po prostu może iść na pełnym gazie do ataku, że te piłki będą naprawdę dopieszczone. No i efekt jest taki, że skończył kilka naprawdę bardzo trudnych piłek i też miał bardzo duży udział w zwycięstwie Zaksy. Odnośnie Olka Śliwki, mi rzuciły się w oczy jeszcze jego problemy z przyjęciem. Dużo piłek przyjętych nad siebie, niedokładnie. To na pewno sprawiało problemy Rezowi, a z kolei coś, co bym chciał zaznaczyć, to jedna bardzo fajna akcja chyba w drugim secie, kiedy Olek zaatakował z drugiej linii z prawego skrzydła. To była taka bardzo nieszablonowa akcja, efektownie skończona przez Olka Śliwkę. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Olek Śliwka, czy to, nie nazwałbym tego nonszalancją, bo ja nie wiem, co siedzi w głowie Olka Śliwki, ale nie mogę się pozbyć wrażenia, że w momencie, gdy ustawia się do przyjęcia gdzieś, może brakuje mu koncentracji, może nie przykłada się aż tak dobrze. Ja jeszcze w Olsztynie zaobserwowałem, że Olek Śliwka stoi na prostych nogach na przyjęciu. W sensie miałem wrażenie, że nie składa się do tego przyjęcia tak, jak powinien, przez co te piłki niestety nie są aż tak dobrze amortyzowane, no i finalnie te przyjęcia po prostu są nieudane. I w tym meczu to się powtarza, tak? Czyli już był okres przygotowawczy, były treningi z reprezentacją i okazuje się, że Olek Śliwka przyjmuje w zasadzie w identyczny sposób co w Olsztynie. No i to jest jednak element, który cały czas jest do poprawy, nawet pomimo tego, że atak wygląda super. W sumie odnośnie przyjęcia Resowi, skoro już jesteśmy w tym temacie, to dwie rzeczy może do dodania. Elvis Krastins już w trzecim z kolei meczu wchodzi na poprawę przyjęcia. On atakował już łącznie 6 razy i nie skończył żadnej piłki. A z kolei drugi aspekt, bardzo kiepsko znowu przyjmował Paweł Rusek i w efekcie w drugim już meczu z rzędu Roberto Serniotti postanowił, że jedynym libero będzie Mateusz Masłowski. Wobec tego Mateusz i stawał do obrony i do przyjęcia, a Paweł Rusek nie dokończył kolejnego meczu. No i trochę tak jak powtarzaliśmy już w poprzednim odcinku, nie ma co się przywiązywać do spotkań przedsezonowych. Ty sam, Filipie, awizowałeś Ruska do gry w pierwszym składzie Rzeszowa. Okazuje się, że jednak popularny Masełko tutaj podgryza, bo co bardziej doświadczonego kolegę. Tak, no w pierwszym meczu rzeczywiście wyszedł Paweł Rusek, wyglądało to bardzo dobrze, miałem okazję oglądać ten mecz z Kielcami, natomiast w dwóch kolejnych, no już niestety tak to nie wygląda i Mateusz Masowski musi ratować starszego kolegę. Tyle o meczu w Rzeszowie, tak jak mówiliśmy, tempo będzie duże. Przenosimy się do Olsztyna i do hali Urania, a tam Indyk Pola ZS Olsztyn podejmował BBTS Bielsko. No i tak jak już mówiliśmy przy okazji meczu drugiej kolejki właśnie z Asseco Resowią, BBTS pokazuje, że to nie będą chłopcy do bicia. W dwóch setach bardzo mocno postawili się Olsztynowie, w dwóch pozostałych praktycznie nie postawili się wcale, no ale siatkówka to dyscyplina, którą gramy na sety. I tutaj było bardzo blisko, że Bielszczanie wywieźliby co najmniej punkt z Olsztyna. Pierwszy set dla nich i w ostatnim secie do 23 wygrał AZS Olsztyn, także było naprawdę blisko tego, żeby Olsztynianie stracili pierwsze punkty w tym sezonie. Postać, która zdecydowanie wysunęła się na pierwszy plan, to jest bez wątpienia Kuba Kochanowski. 19 punktów, 11 na 12 ataków zakończonych punktem, do tego 6 bloków, 2 asy. No, wynik niesamowity i naprawdę czapki z głów, jeśli chodzi o Kubę Kochanowskiego. W drużynie z Olsztyna kolejny dobry mecz Roberta Andringi. Trochę mieliśmy obawy o to, czy Robert będzie w stanie utrzymać poziom gry w ataku. Okazuje się, że jest w stanie przy dobrze rozgrywającym i gubiącym blok Pawle Woickim
dokładać naprawdę, naprawdę przyzwoite wyniki w ataku. Nieco gorszy mecz Toma Russo. Andringa po tych trzech meczach to się zarysowuje jako taka trzecia opcja w ataku. Nawet czwarta. Albo nawet i czwarta po Kochanowskim jeszcze rzeczywiście. Jak na tą trzecią opcję w ataku, 8 na 14 piłek w ataku skończonym, to bardzo dobry wynik. No tak, Robert Andringa tutaj miał być specjalistą od przyjęcia, ale też dzięki temu, że tak dobrze to przyjęcie trzyma, zresztą razem z kolegami z zespołu, Paweł Wojcki ma możliwość tutaj wykorzystywania bardzo mocno Kuby Kochanowskiego, też w dużym stopniu Daniela Plińskiego. Efekt jest taki, że blokujący rywala mają spory problem, żeby odgadnąć, gdzie pójdzie piłka, a w efekcie Holendrowi jest też łatwiej w ataku. Natomiast jeśli chodzi o BBTS, jedna rzecz, kolejny słaby występ w ataku Bartka Janeczka. Ja myślę, że po byłym atakującym spodziewano się jednak więcej, no ale może to jest przykład trochę podobny do tego, jak wyglądała gra Mariusza Wlazłego w tym jednym sezonie, kiedy występował na przyjęciu, i on po tym, jak musiał przyjmować, miał ewidentnie po prostu problem, żeby zebrać się po takim przyjęciu do ataku. Może to jest ten sam przykład. Kolejny przyzwoity występ Rosjan w BBTS-ie, zwłaszcza Olega Krikuna, który był zdecydowanie najlepiej punktującym zawodnikiem BBTS-u. Może tym razem troszkę sławiej Slava Tarasow. No ale Bielsko pokazuje, że może ten poziom ich gry będzie falować, ale na pewno będą groźni i na pewno meczów z zespołem spod Beskidzia nie można traktować jako pewne trzy punkty. Również sobota, również 17, kolejny mecz, tym razem Lubin, mecz z Dafi z Połem Kielce. Mecz chyba bez większej historii. Na początek posłuchajmy Maćka Piaseckiego tradycyjnie już o meczu Kuprum. Bez niespodzianek, bez większej historii, 3-0, pierwsza partia jedynie przyniosła jako takie emocje, tutaj MVP dla Roberta Tachta, 11 punktów zdobytych, no i rozłożona ta gra na wiele stref, dla mnie taka mała statuetka MVP dla Piotrka Hajna, 13 punktów, 10 ataków skończonych w 11 próbach, dołożył też, jeśli chodzi o element bloku, 3 skuteczne bloki Piotrka. No i tyle. Czekamy na kolejne pojedynki BBTS Bielsko-Biała już w najbliższą środę. No i później wyzwanie Nielada. Pojedynek z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w Lubinie. 20:30, 18 dzień października. No i rzecz jasna pojawi się też telewizja z kiedyś słoneczkiem w logo. Trochę tak jak usłyszeliśmy, śmieję się tutaj trochę do siebie, ja wystarczyło skrytykować Michała Masnego, żeby zaczął rozgrywać, a nie wystawiać. Zdecydowanie mniej obciążony Łukasz Kaczmarek, który też nie zagrał na pewno aż tak dobrego meczu, jak ten, o którym już powiedzieliśmy chwilę wcześniej ze Szczecinem. Bardzo dobry mecz Roberta Techta, ale no ja myślę, że też tutaj nie ma co się za bardzo na tym meczu skupiać, bo drużyna z Kielc moim zdaniem no nie jest miarodajnym rywalem. No i powiem szczerze, że póki co te starcia z drużynami, które gdzieś tam będą chciały się bić o nieco wyższe cele, dla drużyny z Kielc wypadają źle. Nie wiem, czy Kielce w tym momencie nie wypadają jako jedna z najsłabszych drużyn, a na pewno jako jedna z drużyn, która ma najsłabszą siłę skrzydeł. Tak jest, tu już jest kolejny mecz Kielc, które miały 18% efektywności ataku. To jest bardzo niski procent. Tak, tym razem Łukasz Łaprzyński trochę próbował ratować tę skuteczność Kielczan, no ale z jednym skrzydłem nie da się wygrać. Tak jak dość dobrze sezon zaczął w Rzeszowie Kuba Wachnik, no to te dwa kolejne występy w jego wykonaniu już znacznie słabsze. Nie pomaga też Maciek Pawliński, myślę, że to jest jednak spore rozczarowanie, bo po tym doświadczonym i dość solidnym zawodniku spodziewaliśmy się na pewno znacznie więcej, że to będzie taki właśnie chyba najpewniejszy punkt na skrzydłach Kielczan, no a na razie tak to nie wygląda. I na pewno słabo zaczął się ten sezon w wykonaniu Dafi z Połem, no i czeka ich ciężkie zadanie, żeby gdzieś się odbić i zacząć prezentować się lepiej. Ostatnim z sobotnich meczów było starcie w Łuczniczce, gdzie właśnie Łuczniczka zmierzyła się z MKS-em Będzin, no i po tym bardzo udanym wyjeździe do Katowic na pewno w Bydgoszczy spodziewano się po tym meczu wiele. Spodziewano się wiele, a skończyło się niczym, bo znowu 0 punktów i 0 setów zapisanych po stronie drużyny Jakuba Bednaruka, mocno faluje gra Bydgoszczan. Jakie są tego przyczyny, może zdradzi nam Piotrek Świniarski. Bardzo chcieliśmy wygrać z MKS-em Będzin, który do tej pory do meczu z nami nie wygrał spotkania, nie wygrał punktu, wygrał zaledwie jednego seta u siebie z Czarnymi Radą. W Lubinie przegrali podopieczni Steli Oderoko 0-3. Liga pokazała po raz kolejny już, że jest najlepszym weryfikatorem wszystkich planów, marzeń i oczekiwań zespołów. No, dla nas to był taki naprawdę lodowaty wręcz prysznic, bo z nieba takiego siatkarskiego
po zwycięstwie w Katowicach trafiliśmy do naprawdę gorącego piekiełka siatkarskiego, bo przegraliśmy, można powiedzieć, nieoczekiwanie, ale to nie ze względu na to, że stawialiśmy się w roli faworyta, że dopisywaliśmy już sobie 3 punkty, absolutnie tak nie było, natomiast początek pierwszego seta wskazywał na to, że raczej powinien ten mecz się ułożyć zupełnie inaczej dla nas i do tej pory, szczerze powiedziawszy, nie do końca rozumiem, co tam się zacięło w naszych poczynaniach, no bo w pierwszym secie prowadziliśmy 18-13, 19-14, by potem tą partię przegrać do 21. Proste błędy, może trochę rozluźnienia, to na pewno miało wpływ na ostateczny wynik tej partii, no a i ta pierwsza partia chyba ustawiła już mecz, bo po takim ciosie w pierwszej partii nie mogliśmy się już podnieść, staraliśmy się, nawiązywaliśmy walkę, ale to była walka do 17-18 punktu, później już Będzinianie odskakiwali nam i doprowadzali partię na swoją korzyść do końca. Tak jak wspomniałem wcześniej, lodowaty prysznic, który nam się bardzo mocno przyda. Można powiedzieć, że w przypadku Bydgoszczy i Będzina ta siatkarska fortuna kołem się toczy. Jeden mecz wygrany, jeden mecz przegrany. Mecz środowy to Będzin przegrał z Czarnymi Radą na własnej hali. A z kolei Łuczniczka wygrała ten mecz na wyjeździe w katowickim Spodku. Tym razem to Łuczniczka podejmowała MKS Będzin. No i okazuje się, że finalnie, tak jak bardzo często mówi się o tym, że to hala bywa atutem gospodarzy, to są te właśnie cztery ściany, na których ta zagrywka przede wszystkim może być głównym atutem. No tutaj trudno powiedzieć, żeby była atutem Bydgoszczy. Natomiast w przypadku drużyny z Będzina, no przede wszystkim Marcin Waliński, tak? On chyba, to jest jego pierwszy mecz, który zagrał na tak wysokim poziomie, no i efekty od razu widać. On zagrał bardzo dobrze i nawet to, że Zlatan Jordanow zagrał, powiedzmy sobie szczerze, nie za specjalnie w ataku, no to jednak Marcin Waliński razem z Rafaelem Araujo wystarczyli na to, żeby pokonać chyba nie najlepiej dysponowaną drużynę z Bydgoszczy. Tak jak mówiliśmy, Pędzinowi, żeby zdobywać punkty, potrzebne jest wsparcie dla Rafaela Araujo i w tym spotkaniu po raz pierwszy dostał naprawdę mocne wsparcie, bo Marcin Waliński dostał nawet więcej piłek od Brazylijczyka, no i efekty od razu widać, natomiast po stronie Bydgoszczy trochę wygląda to tak, że Bydgoszcz faluje tak, jak faluje gra Pawła Gryca, a Paweł Gryc po świetnym meczu w Katowicach tym razem zagrał zdecydowanie słabiej, no i efekty są jakie są. W drużynie z Będzina to, co się właśnie rzuca w oczy najbardziej, to ta jaskrawość lewego skrzydła, to znaczy w pierwszym ich meczu i Waliński i Jordanow zagrali słabo. W drugim meczu, czyli w poprzedniej kolejce, dobrze zagrał Jordanow, a słabo zagrał Waliński, a z kolei teraz w trzeciej kolejce bardzo dobrze w ataku zagrał Waliński, a na ujemnej efektywności zagrał Jordanow. Kto wie, może w tej czwartej kolejce przeciwko Warszawie wszystkim uda się dołączyć w ataku do Rafaela Araujo i zobaczymy bardzo dobry mecz Będzinian. Papierkiem lakmusowym formy drużyny z Bydgoszczy jest tutaj występ Pawła Gryca i to chyba pokazuje słabość skrzydeł. Póki co, jeżeli nie ma wsparcia na prawej stronie, to ta lewa strona skrzydła, czyli Metodij Ananiew z Enrique Batajimem, no zdecydowanie nie radzą sobie, a w szczególności nie radzi sobie jednak zawodnik z Brazylii. 4 próby ataku, ani jeden atak nie był skończony przez 2 sety. 3 błędy w przyjęciu. No powiem tak, nie chcę się znęcać nad zawodnikiem z Bydgoszczy, ale to jest kolejny nieudany mecz Enrique Batajima. I pytanie, czy w dalszej perspektywie Kuba Bednaruk nie będzie szukał już innych rozwiązań na przyjęciu. W tym meczu Jakub Ronka skończył tylko 2 z 8 ataków, ale z kolei bardzo pozytywnie momentami wyglądał w meczu poprzednim, gdzie skończył 2 bardzo ważne piłki w końcówkach setów. Dokładnie, więc Metodij Ananiew wydaje się być absolutnie pewniakiem do 6. Pytanie, czy cierpliwość Bednaruka do Enrique Batajima w końcu się nie skończy. Tyle o siatkarskiej sobocie, natomiast niedziela z siatkówką zaczęła się od prawdziwego rarytasu. Jastrzębski Węgiel we własnej hali podejmował PGS Krebełchatów. Dla Jastrzębskiego Węgla był to pierwszy pojedynek o jakiekolwiek laury w tym sezonie, natomiast nie był to pierwszy pojedynek dla PGS Krebełchatów, która, trzeba przypomnieć, zwyciężyła w meczu o Superpuchar Polski drużynę z Kędzierzyna Koźla. No i wydaje się, że po tym meczu o Superpuchar PGS Krebełchatów była stawiana w roli drużyny, która z Jastrzębia powinna wywieźć punkty. Tych punktów nie wywiozła. Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1. Najbardziej charakterystyczna sytuacja tego meczu to drugi set, wygrany przez Skrę, ale w nim 5 asów pod rząd zagrał Oliwa i tam przy stanie 17-19 dla Skry zrobiło się 22-19 dla Jastrzębia.
ale ostatecznie gospodarze ten set przegrali. Po dwóch udanych blokach Lisinacza skończyło się 25-23 dla Skry. No właśnie, to jest ten paradoks, że ten set, gdzie taki indywidualny popis dał Salvador Hidalgo Oliva, zakończył się akurat jako jedyny zwycięstwem Skry. No i tam myślę, że w szatni podczas tej 10-minutowej przerwy mógł kilka gorzkich słów od kolegi z zespołu usłyszeć, zwłaszcza Maciek Muzaj, no bo to on nie popisał się skutecznością w końcówce tego seta i w dużej mierze to jego winą jest to, że Jastrzębianie tego seta nie wygrali. Gdyby nie to, że ostatecznie i tak zdobyli komplet punktów, to pewnie te pretensje do Muzaja byłyby znacznie większe. Salvador Hidalgo Oliva nie popisał się aż tak dobrymi seriami na zagrywce już chyba w żadnym momencie tego meczu. I gdybyśmy wyjęli tylko tę, powiedzmy sobie szczerze, no serię absolutnie genialną, 5 zagrywek z rzędu, wydaje mi się, że akurat zagrywka nie była atutem Oliwy w tym meczu. No poza tą jedną serią, tak, bo to było coś niesamowitego i ja powiem szczerze, 5 asów bezpośrednich punktów z rzędu to sobie chyba nie przypominam. To faktycznie radzili sobie Bohatowianie z tymi jego zagrywkami, natomiast mieli trochę problemy w ataku. Bardzo dobrze zagrał Bartek Bednosz, ale on tak naprawdę gdzieś przez Grzegorza Łomacza został uruchomiony dopiero od 3 seta. Wcześniej dostawał dość mało piłek. Mariusz Wlazły zagrał bez szału. Kilka piłek skończył, ale był taki moment bardzo istotny moim zdaniem. W trzecim, gdzie w wyrównanej końcówce Bełchatowianie mieli szansę wyjść na prowadzenie. No i tam była taka bardzo ważna piłka. Mariusz Wlazły dostał naprawdę trudną piłkę. Tam musiał atakować praktycznie z miejsca, ale nie poszedł na pełne ryzyko, nie uderzył z całej siły, a mimo to nie zmieścił się w boisku. No i to był chyba taki naprawdę kluczowy moment tego seta, który ostatecznie wygrali Jastrzębianie, no i później już rozpędzeni wygrali również 4 seta. No był to mecz na pewno na bardzo wysokim poziomie. Postacią, na którą warto też zwrócić uwagę, na pewno był Rodrigo Quiroga. On ma na pewno inne zadania niż Oliwa, niż Muzaj, to nie ma być pierwsza armata, ale uspokajał grę Jastrzębia w przyjęciu, a gdy przyszło co do czego, potrafił bardzo mądrymi atakami zdobywać punkty w bardzo kluczowych, bardzo ważnych momentach i myślę, że pokazał, że na pewno może co najmniej zastąpić, a może nawet wnieść do drużyny Jastrzębia trochę więcej niż robił to do momentu kontuzji w ubiegłym sezonie Scott Tuziński. Żeby mieć pełen obraz tego meczu, posłuchajmy, co do powiedzenia po spotkaniu mieli zawodnicy drużyny przegranej, czyli PGE Skry. Sreczko Lisinac oraz Bartek Bednosz. Musimy przyznać, że dzisiaj nie zagraliśmy dobrze, jak wszyscy oczekiwaliśmy i zespół z Jastrzębia zagrał lepiej niż my. Przygotowaliśmy się na takie rzeczy, które oni robili, ale nie udało nam się zatrzymać w tym momencie. Jestem ogromnie zły, naprawdę, bo to spotkanie mogliśmy spokojnie wygrać. Dużo, bardzo dużo szczęścia Oliwy na zagrywce, gdzie zrobił nam kilka asów. Troszeczkę namieszał, już nie pamiętam, czy tego seta wygraliśmy, czy nie, ale po prostu więcej szczęścia było dzisiaj po stronie Jastrzębian i no my pokazywaliśmy swoją grą, że spokojnie tutaj możemy przyjechać i z tym zespołem wygrać i dlatego to najbardziej boli, bo jakbyśmy byli zespołem znacznie słabszym i byśmy tutaj przegrali, to nie rozpaczalibyśmy tak jak teraz. Ogromny żal, zwłaszcza w głosie Bednoża, ale i trudno się dziwić, bo tak jak mówił, PGS Kra wcale nie musiała wyjechać z Jastrzębia z pustymi rękoma. Na koniec jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. Mówiliśmy przed tygodniem o tym, co dla Skry może oznaczać wymiana Niko Uriarte na Grzegorza Łomacza. No i przypomniała mi się taka jedna akcja, kluczowa też dla przebiegu drugiego seta, gdzie po obronie Grzegorz Łomacz gdzieś z 9-10 metra wystawiał piłkę sytuacyjną praktycznie w pełnym biegu. No i zrobił to naprawdę świetnie, bo wystawił bardzo dokładną piłkę do Nikołaja Pęczewa, który pojawił się na boisku z ławki i potrafił dzięki temu Bułgar tę piłkę skończyć. I tu myślę, że to jest duża przewaga Łomacza, no bo znając styl gry Uriarte i znając to, co właśnie w takich sytuacjach potrafił robić, a potrafił grać często w sposób dość szalony, ale też niedokładny, no to jestem naprawdę pełen wątpliwości, czy Argentyńczyk tak dokładną piłkę by wystawił, czy w efekcie skończyłoby się to punktem dla Skry, a następnie też wygranym setem. Zastanawialiśmy się, czy Oliwa jest w stanie powtórzyć tak dobry sezon, jaki miał w poprzednim sezonie. Myślę, że kibice Jastrzębia po tym meczu mogą być spokojni. To dalej jest to samo dobre Jastrzębie z poprzedniego sezonu, a może nawet lepsze, o czym zresztą wspominał Michał, w postaci Rodrigo Quirogi. Jak na razie w korespondencyjnym pojedynku to Kędzierzyn Koźle i Jastrzębski Węgiel wydają się mieć przewagę nad drużynami z Rzeszowa i z Bełchatowa, natomiast jeszcze cały sezon do rozegrania.
Askra z pewnością będzie czekała na lepszą grę Milada Ebadipura. To jest na pewno zawodnik, którego stać na bardzo dobre występy i którego pewnie stać na to, żeby być wyróżniającą się postacią ligi. Ale na razie tego nie pokazuje, ale dajmy mu czas, żeby zapoznał się z zupełnie innym środowiskiem, żeby lepiej zgrał się z Grzegorzem Łomaczem i myślę, że jeszcze niejednokrotnie pokaże, na co go stać. Tyle o meczu w Jastrzębiu. W niedzielę mieliśmy jeszcze dwa mecze, no i tutaj kibice, którzy się na nie wybrali, musieli postawić siatkówkę ponad piłkę nożną. Wiemy, że o 18:00 reprezentacja Polski grała o awans na Mistrzostwa Świata, a o 17:00 rozpoczęły się dwa spotkania, pierwsze z nich w Zawierciu. Mówiliśmy przed tygodniem o ciężkim terminarzu Aluronu Virtuwarty, no i właśnie kontynuacja tego trudnego układu spotkań. Przyszedł mecz z Treflem Gdańsk. No i tak jak Zawiercianie pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony w spotkaniu z Zaksą, tak ten mecz z Gdańszczanami już wyszedł im znacznie słabiej. Dwa pierwsze sety bez historii, postawili się dopiero w trzecim, ale mimo to Gdańszczanie bez straty seta wyjeżdżają z Zawiercia. W drużynie z Zawiercia debiut Ugo De Leona. Debiut całkiem udany, nie wyszedł co prawda w podstawowym składzie, ale zaprezentował się naprawdę całkiem nieźle w ataku. Na pewno zaprezentował się najlepiej w ataku ze wszystkich przyjmujących, którzy mieli okazję w barwach Zawiercia wystąpić w tym niedzielnym spotkaniu. Myślę, że no daje to jakiś zwiastun tego, że faktycznie ta siła na skrzydłach drużyny z Zawiercia może się wzmocnić. Niestety znowu nieudany mecz Grzegorza Boćka. Póki co ten powrót trochę go przerasta. Mam wrażenie, że on może jeszcze nie być gotowy fizycznie na grę na najwyższym poziomie i w roli podstawowego atakującego, więc tutaj rotuje nieco Emanuele Zanini, wpuszcza Łukasza Kaczorowskiego, który no też nie jest zawodnikiem, który może się pochwalić aż tak dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o występy tutaj w Plus Lidze. I dlatego myślę, że no bez Ugo De Leona, myślę, że drużyna z Zawiercia może mieć bardzo duże trudności, żeby zdobyć te punkty w najbliższych kilku spotkaniach, w szczególności, że tak jak wspomnieliśmy, terminarz jest naprawdę bardzo trudny. Do składu Zawiercian wskoczył już David Smith, który wrócił z mistrzostw strefy Norceka. Odnośnie Hugo De Leona, to pamiętajmy, że on wraca po chorobie, być może jeszcze nie był gotowy na to, żeby wystąpić w tym meczu, być może trochę na siłę wpuścił go trener Zanini. Tak jak mówiłeś, Piotrze, no, skończył 8 z 12 ataków, zaprezentował się bardzo pozytywnie. Natomiast coś, co miało bardzo podobny przebieg jak w meczu z Zaksą, czyli właśnie gra atakujących, to znaczy mecz zaczął Bociek, grał słabo, później wszedł Łukasz Kaczorowski, on nie zaliczył dobrego momentu, tak jak z Zaksą, znów wrócił Bociek i też nie był to udany powrót. A z kolei mówiliśmy ostatnio o tym, że Taihiro Koga nie pokazał jeszcze wszystkiego, co potrafi. I po tym meczu chyba można już stwierdzić, że trudno będzie nas kolejny raz zaskoczyć, bo udało mu się już zagrać skuteczną krótką zza linii 3 metra. Jak ktoś jest ciekawy, jak to wyglądało, to można tę akcję zobaczyć na Twitterze Oskara Kaczmarczyka. Ewidentnie Zawiercie, biorąc pod uwagę bardzo słabą skuteczność skrzydłowych do momentu wejścia Hugo, musiało gdzieś szukać swoich szans, no i szukało ich na środku. Zarówno Grzegorz Pająk, jak również japoński libero, tak jak wspomniałeś. No i to był bardzo dobry występ środkowych, bo i David Smith, mimo że niemalże prosto z samolotu, skończył 5 z 9 ataków, no ale przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć o Łukaszu Swodczyku. Jedyny zawodnik Zawiercia, który ten mecz skończył z dwucyfrowym dorobkiem, skończył 9 z 10 ataków, dołożył do tego dwa asy, no i to jest kolejny z zawodników środkowych w tej kolejce po Łukaszu Wiśniewskim czy po Kubie Kochanowskim, który zaprezentował się w ataku ze znakomitej strony. Miałeś okazję obejrzeć mecz Gdańska z Warszawą i wskazywałeś tam, że Trefl może być drużyną, która ma problemy z przyjęciem i może być w tym przyjęciu krucha. No i trzeba przyznać, że drużyna z Zawiercia to chyba nie jest drużyna, o której możemy powiedzieć, że prezentuje bardzo mocną i bardzo trudną i też bardzo regularną zagrywkę, a tutaj ani statystyki przyjęcia po stronie Gdańska, a i również liczba błędów nie najlepiej świadczą o tym, jak drużyna Anastaziego wystąpiła właśnie w przyjęciu. Ale nie przeszkodziło im to, by zagrać znakomity mecz w ataku. Oni skończyli 37 z 60 piłek, popełniając przy tym tylko dwa bezpośrednie błędy i byli raz zablokowani. To jest rewelacyjna statystyka. Kolejny raz dobrze zaprezentował się Damian Schulz, który skończył 10 z 13 ataków. Jedynie tę statystykę ataku popsuł trochę Wojciech Grzyb, który skończył jedynie jedną z 5 piłek, które otrzymał. I to jest kolejny argument za tym, że naprawdę dobry początek sezonu notuje Michał Kozłowski na rozegraniu w gdańskiej ekipie. Tym razem w składzie meczowym był już Tyler Sanders, nawet zdążył wejść na krótką zmianę w trzecim secie.
No ale wygląda na to, że na początku Michał Kozłowski ma tę pozycję podstawowego rozgrywającego dość pewną i tak jak już wspominałem, Kanadyjczykowi nie będzie łatwo go wygryźć. Tak, no bardzo ciekawa rywalizacja się szykuje, chociaż przypuszczam, że już w czwartej, piątej kolejce na boisku pojawi się Sanders od początku. Zobaczymy, będzie ciekawie. A drugi mecz, który odbywał się o tej samej porze, czyli o godzinie 17 w niedzielę, był to mecz w Radomiu. Cerat Czarni próbowali zrewanżować się kibicom za ten słaby występ z GKS-em Katowice. Tym razem podejmowali Espadon Szczecin, no i znowu gdzieś mogło się wydawać, że to jednak radomianie, zwłaszcza pod tym swoim złotym sufitem, który na przykład w tamtym sezonie zdecydowanie im sprzyjał, będą faworytami, a tu znowu zawód i znowu komplet punktów z Radomia wyjeżdża, tym razem do Szczecina. Bardzo niezadowolony z występu swojej drużyny był Robert Prygiel w pomeczowej wypowiedzi. Myślę, że posłuchajmy, co miał do powiedzenia trener Czarnych Radom. Wypowiedź dzięki uprzejmości oficjalnej strony Cerra Czarnych Radom. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Wiedziałem, że dla nas nie będzie łatwych meczów, ale nie sądziłem, że przegramy tutaj nawet bez zdobyczy punktowej. Mecz, który tak naprawdę równie dobrze mogliśmy wygrać 3-1. Ani w pierwszym, ani w czwartym secie przeciwnik nie zrobił nic dobrego, żeby wygrać ten mecz, tylko my robiliśmy wszystko, żeby przegrać. Dużo własnych błędów w końcówce. Pierwszego seta bardzo proste dogranie piłki, freeball na drugą stronę, atak w aut, później dopięcie siatki, teraz znowu w czwartym secie dwa ataki w aut z dobrych przyjęć. Graliśmy dzisiaj źle. Bardzo mi brakowało Dejana, żeby Kamil odpoczął, bo tak jak przez te dwa mecze nie mogłem mieć do Kamila pretensji, tak dzisiaj przydałoby mu się zmiana i trochę odetchnięcie. Widać było, że to nie był jego dzień, ale to nie tak, że Kamil jest winny tej porażki, bo zawsze przegrywamy i wygrywamy wszyscy i dzisiaj też było, bo każdy dużo dołożył do tego, że dzisiaj przegraliśmy. Znowu zaczął mecz w szóstce Kuba Ziobrowski, no ale tym razem nie był to udany występ, 0% efektywności, zastąpił go Michał Filip. On co prawda sporo błędów, no ale jednak występ był to znacznie lepszy. Ciekawa ta rywalizacja na ataku. Tym razem na zdecydowanie wyróżniającą się postać w ekipie gospodarzy wyrósł Tomasz Fornal. Tutaj wrócimy do tego, jak my to nazwaliśmy, Mistrzowie Świata Juniorów Łódź. No i Tomek Fornal jak zwykle był pewnym punktem w przyjęciu, ale tym razem dołożył bardzo dobry atak. Był zdecydowanie najjaśniejszym punktem pod tym względem w ekipie czarnych. No ale to było za mało na grającą naprawdę solidnie, równo i bardzo zespołowo ekipę Espadonu. Drużynie Espadonu bardzo pozytywnie, zwłaszcza na zagrywce, zaprezentował się tym razem Jeff Menzel. Czytałem o nim opinię, że miał bardzo zmienną zagrywkę i dużą łatwość w szukaniu poszczególnych kierunków. On skończył asem serwisowym 4 ze swoich zagrywek. Zagrywał w sumie 20 razy, to jest najwięcej w zespole. I też całkiem pozytywnie zaprezentował się w ataku, tak jak w poprzednim meczu, czyli już można powiedzieć, że powoli wchodzi na poziom, którego można chyba od niego oczekiwać. Drugą postacią, która zdecydowanie wyróżnia się w drużynie ze Szczecina, jest Emiter Vaport. I o ile spodziewaliśmy się, że raczej będzie brylował na rozegraniu, tak ja osobiście nie spodziewałem się, że będzie w stanie zdobyć aż 5 punktów blokiem. Nie wiem do końca, jak wyglądały te ustawienia, ale te 5 punktów blokiem Emiego Terwaportiego trochę mi się łączy z 6 blokami na Tomku Fornalu, więc nie wiem, czy nie miała tam miejsca bezpośrednia rywalizacja fińsko-polska na skrzydle. Tutaj jeszcze warto może wspomnieć, że Emiter Vaporti w poprzedniej kolejce zaliczył z kolei 5 asów serwisowych. To jest taki rozgrywający, który widać potrafi dodać coś jeszcze oprócz rozegrania piłki, czyli potrafi zdobywać punkty i blokiem, i zagrywką. No tak, w sumie w tym meczu 7 punktów Fina, bo jeszcze dołożył asa i dołożył jedną skuteczną kiwkę. Także zdobył tych punktów tyle samo co Justin Duff, a więc środkowy, znany właśnie z ofensywnej gry. Naprawdę spory wkład Terwaportiego w zdobycz punktową Espadonu. Ostatnia postać, o której jeszcze chciałbym wspomnieć, Marcin Wika. Do tej pory raczej niezbyt przychylnie się o nim wypowiadaliśmy, no ale teraz jak najbardziej zasłużył na słowa pochwały. I tym razem był naprawdę pełnowartościową opcją w ataku, jeśli chodzi o skrzydłowych Szczecina, no, praktycznie na równi z Menzelem i z Mateuszem Malinowskim. Z tak grającym Wiką, z tak grającym również Menzelem, Szczecinianie naprawdę mogą myśleć, aby notować nie jeden korzystny wynik zarówno u siebie, jak i na wyjazdach. No i widać, że ewidentnie, że po tym jak ten pierwszy mecz sezonu w Olsztynie zupełnie im nie wyszedł, pokazują, że był to rodzaj wypadku przy pracy, był to rodzaj falstartu, a teraz będą na pewno zespołem, na który każdy, a już zwłaszcza zespoły te, które może ich celem nie jest walka
o medale, a raczej o środek tabeli, muszą na tę ekipę uważać. Ciekawie prezentuje się rozkład ataku drużyny do Szczecina, bo bardzo podobną liczbę piłek atakują i Menzel, i Malinowski. Trzecią opcją w ataku jest Marcin Wilka. Z kolei coś, co bardzo różni drugi i trzeci mecz tego zespołu, to liczba ataków środkowych. W tym drugim meczu, czyli meczu drugiej kolejki, środkowi atakowali łącznie 31 razy, a w tym meczu z kolei Derwa Porty tego środka unikał, atakowali tylko 15 razy. Trzecia kolejka plus ligi zakończyła się na Torwarze w Warszawie. Poniedziałkowy wieczór, Oniko Warszawa, bo już nie Oniko, AZS Politechnika Warszawska, podejmowała drużynę GKS-u Katowice. Po porażce w Gdańsku Warszawa liczyła, że przed własną publicznością uda jej się zdobyć komplet punktów w starciu z rywalem, który co prawda falował formą, ale on już w tym sezonie z trudnego terenu trzy punkty wywiózł. Wywiózł te trzy punkty GKS Katowice w pierwszej kolejce w Radomiu i tutaj Warszawa miała prawo obawiać się tego, jak ten mecz będzie przebiegał. No i pierwszy set to zdecydowanie udowodnił, dlatego że Warszawa zdobyła w tym secie zaledwie 10 punktów. W tym pierwszym secie zagrali fatalnie, zupełnie gra im się nie kleiła. No i mogli być pełni obaw, ale od drugiego seta gdzieś ta szala przeważyła zdecydowanie na korzyść gospodarzy. Gra GKS-u w jakiś sposób się zacięła, a może po prostu w momencie, kiedy rywal postawił im trudniejsze warunki, okazało się, że katowiczanom brakuje argumentów. No bo nie da się ukryć, że po meczu w Radomiu można było się spodziewać wiele po grze katowiczan w tym sezonie. No a teraz przychodzi swego rodzaju weryfikacja, no bo nie ukrywajmy, przegrana u siebie i to bez choćby jednego punktu z Łuczniczką Bydgoszcz Chluby nie przynosi. Teraz kolejna porażka, gdzie poza tym pierwszym setem GKS nie pokazał specjalnie nic ciekawego i w jakiś sposób ta drużyna po tej udanej pierwszej kolejce wydaje się być weryfikowana. No w tym pierwszym secie w ogóle ciekawa sytuacja, bo mówiliście, że 10 punktów zdobyli warszawianie, natomiast tak naprawdę oni zdobyli tylko 3 punkty po swoich akcjach, a pozostałe 7 to były dostarczone przez katowiczan, więc no niesamowita niemoc z tego zespołu. Jeżeli ja miałbym zdiagnozować problem drużyny z Katowic, to problem drużyny z Katowic zaczyna się wtedy, gdy kończy się dobre przyjęcie w zespole. Trochę tak jak wspominaliśmy, że pierwszy mecz w Radomiu to był mecz, w którym drużyna czarnych zdecydowanie tej zagrywki nie miała, więc GKS mógł bardzo swobodnie grać i konstruować akcje ofensywne. Tutaj w pierwszym secie zagrywka Warszawy była naprawdę na bardzo słabym poziomie, było to sporo błędów i GKS po prostu był w stanie tworzyć tutaj akcje w zasadzie jak chciał, Komenda bardzo dobrze prowadził grę, ale niestety problemy zaczynają się wtedy, gdy to przyjęcie trochę zaczyna słabnąć, gdzie środkowi nie zawsze mogą odciążyć skrzydłowych w zdobywaniu punktów. No i tutaj ewidentnie, gdy tylko Warszawa przycisnęła zagrywką, a zagrywką przede wszystkim przycisnął Bartek Kwolek, swoją drogą bardzo udany mecz tego zawodnika, MVP spotkania, to GKS Katowice zaczął się gubić i zaczął mieć duże problemy z tym, żeby regularnie zdobywać punkty. Tak, do Bartka Kwolka dołożyłbym jeszcze Andrzeja Wronę. Te jego techniczne zagrywki, które może z pozoru wydają się niezbyt trudne, sprawiły po prostu masę problemów libero katowiczan Adrianowi Stańczakowi. On sobie z nimi zupełnie nie radził. Został ustrzelony 4-krotnie. W końcu trener Piotr Gruszka zdecydował się zmienić go na Bartosza Mariańskiego. No i nie wiem, czy nie zdecydował się za późno, bo odbyło się to dopiero w czwartym secie i już w momencie, gdzie właśnie po zagrywkach Wrony warszawianie objęli kilkupunktowe prowadzenie, to prowadzenie, które potem GKS jeszcze w końcówce próbował zniwelować. Goście odrobili kilka punktów, no ale ostatecznie ta przewaga warszawian była za duża. Kto wie, czy gdyby Bariański nie wszedł nieco wcześniej i nie uspokoił tego przyjęcia, no to może jeszcze Gieksa byłaby w stanie powalczyć o tiebreak. No a tak, było to dość pewne zwycięstwo warszawian i to mimo, że Wojciech Włodarczyk, który do tej pory był wyróżniającą się postacią po stronie Oniko, tym razem zdecydowanie nie miał swojego dnia, zarówno w przyjęciu, jak i w ataku, a jednak udało się ekipie Stefana Antigi gdzieś trochę te słabszy występ Włodarczyka przykryć, w dużej mierze właśnie dzięki świetnej postawie Kwolka. I jeszcze człowiek, o której do tej pory w poprzednich odcinkach sporo mówiliśmy, czyli Nikola Georgijew. Pierwszą piłkę skończył dopiero przy 15-9 dla Warszawy w drugim secie, natomiast już w pierwszym Antiga prowadził Evansa, chociaż jak sam się wcześniej wypowiadał, jest na to jeszcze stanowczo za wcześnie, ale no, mimo tego sytuacja zmusiła go do tego, żeby Kanadyjczyka wypróbować. On już zadebiutował w naszej lidze, ma już też za sobą pierwszy punktowy atak przy stanie 23-9, ale Georgijew, to trzeba mu oddać, wrócił do tego meczu i zagrał chyba najlepiej dotychczasowy, jeśli chodzi o liczbę błędów, bo on w sumie skończył
10 piłek z 22, popełnił tylko 2 błędy w ataku. Natomiast na duży pozytyw to jest jego zagrywka. Wykonał 17 zagrywek, to jest najwięcej w zespole. To, co jeszcze rzuciło się w oczy w transmisji telewizyjnej, no bo to był pierwszy mecz, w którym drużyna z Warszawy miała okazję zaprezentować się przed kamerami Polsatu Sport, no to muszę przyznać, że Nikola Georgiew zdecydowanie wygląda jak taki pozytywny wulkan energii. Widać, że bardzo nakręca swój zespół, bardzo ekspresyjnie cieszy się ze zdobytych punktów, nie tylko swoich, ale również kolegów. Nawet pomimo tego, że gdzieś tam zawsze wydawał się być liderem, to myślę, że on jest w stanie pogodzić się z tym, że to jego koledzy zdobywają punkty, jeżeli tylko drużyna idzie w dobrym kierunku i drużyna wygrywa. To mnie akurat bardzo pozytywnie zaskoczyło. Obawiałem się, że może będzie reagował nieco nerwowo, a tutaj widzę, że bardzo pozytywny zawodnik i widać, że ta atmosfera w drużynie z Warszawy, w szczególności gdy gra szła dobrze, wygląda bardzo dobrze. Natomiast po stronie katowiczan ewidentny problem był ze skutecznością na skrzydłach. Tam w zasadzie tylko Serhii Kapelus przez długi czas ciągnął grę. Tak jak już Piotrek wspominał, w momencie, gdy siadło też w ekipie Gieksy przyjęcie, Marcin Komenda nie mógł już wykorzystywać środka w takim stopniu, jak czynił to w pierwszym secie. No i zostały wtedy obnażone problemy. Miał sporo trudności z kończeniem ataków Karol Butryn. No już zupełnie nie radził sobie Gonzalo Quiroga, tak chwalony przecież jeszcze niedawno przez Piotrka Świniarskiego. On w tym meczu skończył tylko 3 z 18 ataków. Trener katowiczan próbował tutaj rotować, wpuszczał Rafała Sobańskiego, później na boisku pojawił się nawet Kacper Stelmach, no ale to już było za późno, żeby odwrócić losy tego spotkania. W tym tygodniu siatkarskie emocje rozpoczniemy od zaległego pojedynku w Kędzierzynie-Koźlu i to pojedynku nie byle jakiego. Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie Jastrzębski Węgiel. Jest to mecz, który zostanie rozegrany w środę o godzinie 20.30, czyli tym razem nie pora obiadowa, a pora raczej bliższa kolacji. To będzie bardzo ciekawy pojedynek również z tego powodu, że zarówno Zaksa, jak i Jastrzębski Węgiel w poprzedniej kolejce udowodniły, że potrafią grać na bardzo wysokim poziomie. Zaksa pokonując Asseco Resowie na Podpromiu, Jastrzębski Węgiel pokonując we własnej hali PGS Krebełchatów. Te wyniki mogą zwiastować bardzo równy pojedynek. Sam jestem ciekaw tego, jak zaprezentują się obie drużyny, przynajmniej wyciągając wnioski na podstawie poprzedniej kolejki. Wydaje się, że znowu może to być pojedynek Samdero versus Hidalgo Oliva. Drużyna, w której jeden z tych zawodników wystąpi lepiej od swojego rywala po drugiej stronie siatki, może cieszyć się ze zwycięstwa, ale być może jest to zbyt duże uproszczenie aż tak skomplikowanej gry, jaką potrafi być siatkówka. Jestem bardzo ciekaw postawy Zaksy we własnej hali, bo będzie to ich pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Głównie chyba ze względu na to, jak to prezentuje się w zagrywce Maurice Torres, któremu do tej pory hala nie sprawiała problemów, to znaczy pojechał do Zawiercia, zagrywał bardzo dobrze, po czym pojechał na Podpromy, również wyglądał bardzo dobrze. Teraz, kto wie, czy nie będzie największym zagrożeniem i problemem dla Jastrzębian. Tak jak mówiłeś, to będzie pierwszy mecz Zaksy we własnej hali. Mają Kędzierzynianie na początku tego sezonu problemy z dostosowaniem terminów spotkań. Musieli przekładać mecz drugiej kolejki, przełożą też mecz czwartej kolejki. W niej nie będzie bardzo ciekawie zapowiadającego się starcia z obecnym liderem, czyli Indyk Polem AZS Olsztyn. Ten mecz odbędzie się równo miesiąc później, czyli nie 14 października, a 14 listopada. No natomiast największym hitem tej czwartej kolejki bez wątpienia będzie spotkanie w Bełchatowie, gdzie PGS Kra zmierzy się z Asseco Resowią. Więc tak jak w środę w Kędzierzynie będziemy mieli starcie dwóch zwycięzców hitów tego weekendu, tak z kolei w kolejny weekend w Bełchatowie zmierzą się dwa zespoły przegrane, które będą się chciały odkuć. No i to też pokaże, na co te oba zespoły stać, no bo nie ukrywajmy, zespół, który to spotkanie przegra, a zwłaszcza gdyby zrobił to bez zdobycia choćby jednego punktu, na starcie sezonu już będzie miał na koncie dwie porażki z ekipami, które wydają się być do tych medali faworytami. Tak, nagle któraś z drużyn stanie pod dużą presją, a patrząc na terminarz, to Resowia ma mecz w Jastrzębiu, a z kolei Skra ma mecz w Olsztynie, więc pod dużą presją pojadą do rywala, który niekoniecznie jest łatwy i może być im trudno się podnieść. W pozostałych meczach, może idąc chronologicznie, czwarta kolejka rozpocznie się w Bielsku Białej. Będzie to mecz telewizyjny, który zostanie rozegrany 2,5 godziny przed zaległym starciem Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem, gdzie Bielsko Biała podejmie Kuprum Lubin. Pierwszy raz zobaczymy BBTS w telewizji i te dwa mecze, które do tej pory rozegrał BBTS Bielsko Biała, mogą zwiastować bardzo ciekawy pojedynek z Kuprum Lubin jako taką przystawkę do meczu Zaksy z Jastrzębskim Węglem. Mecz w Bielsku Białej chyba sobie z chęcią obejrzę. Tak, a dwa kolejne mecze tej kolejki
w dość nietypowym terminie, bo w czwartek Espadon Szczecin zmierzy się z Łuczniczką, a MKS Będzin z Oniko Warszawa. I tutaj te pierwsze kolejki pokazały, że zwłaszcza w tym spotkaniu szczecińskim do końca ciężko coś obstawiać, bo i Espadon, i Łuczniczka mocno falują swoją grą, a o nastrojach w bydgoskiej ekipie już po raz ostatni w tym odcinku Piotr Świniarski. Szczecin, który jest podbudowany zwycięstwem na bardzo trudnym terenie w Radomiu za 3 punkty, 3-1, po bardzo dobrej grze zespołu Mieszka Gogola. Czeka nas ciężki pojedynek, no ale takie pojedynki są najfajniejsze, bo zespół ze Szczecina ma coś do udowodnienia swoim kibicom, bo chcą podtrzymać dobrą pasce i po dobrym meczu w Radomiu chcą przed własnymi kibicami zagrać jeszcze lepiej. A my z kolei po kiepskim meczu w naszej hali chcemy zaprezentować się o wiele lepiej. No co prawda na obcym terenie, ale też mamy coś do udowodnienia i też chcemy o punkty najlepiej 3 powalczyć. Wiemy, że czeka nas naprawdę piekielnie trudne wyzwanie w Szczecinie, ale myślę, że jak to zwykle bywa, zawsze jakieś tam minusy zespołu się znajdzie. Będziemy się starać to wszystko wykorzystać na boisku. Zobaczymy, kto lepiej będzie na to spotkanie przygotowany pod względem taktycznym, pod względem kondycyjnym, pod względem technicznym. I zapowiada się naprawdę fantastyczne widowisko i mam nadzieję, że takowe będzie. Dużo będzie zależało od tego, jak po jednej stronie zagra Jeff Menzel, po drugiej stronie Paweł Gryc. Z kolei w Sosnowcu chyba faworytem będą warszawianie, ale u nich też widać, że mają słabe punkty, zwłaszcza jeśli chodzi o element przyjęcia. Jeśli będzinianie w tej własnej trudnej dla rywali hali zaskoczą, jeśli chodzi o zagrywkę, no to tutaj może być jakaś niespodzianka. Po spotkaniach czwartkowych czeka nas jedyne spotkanie rozegrane w piątek, również spotkanie telewizyjne. Godzina 18, Dafi z Pałem Kielce, już drugi raz transmisja z Kielc. Mecz z Czarnymi Radą, mecz drużyn, które na początku sezonu nieco zawodziły, żeby nie powiedzieć, że zawodziły swoich kibiców bardzo. No i są to derby, nie wiem czy można tak to ująć, bo nie są to, było nie było drużyny z tego samego województwa. Ale zawsze ta rywalizacja między Kielcami a Radomiem budzi spore emocje. Tutaj jednak moim zdaniem zdecydowanym faworytem są Czarni, zwłaszcza, że oni na razie mają problemy właśnie we własnej hali, a tym razem jadą na wyjazd, no i biorąc pod uwagę to, co pokazała ekipa Dafi z Połem, byłoby bardzo dużą niespodzianką, gdyby tutaj komplet punktów nie wrócił do Radomia. O meczu w Bełchatowie już mówiliśmy, 15 minut później w sobotę, także tym razem już nie w tej porze gdzieś obiadowej, bardziej kojarzonej ze skokami narciarskimi, a nieco tej bardziej siatkarskiej, Trefl Gdańsk zmierzy się z GKS-em Katowice. I tak jak już mówiliśmy przed chwilą, katowiczanie po tym udanym otwarciu sezonu w Radomiu zostali dość mocno zweryfikowani w 2 kolejnych kolejkach. Jeśli teraz w Gdańsku znowu nie zaprezentują się ze zbyt dobrej strony, no to myślę, że ta atmosfera w ekipie Gieksy zacznie się zagęszczać. A z kolei Trefl ten początek sezonu ma naprawdę udany, bo i zwycięstwo z ekipą warszawską, czyli gdzieś z tą drużyną, która jest w gronie bezpośrednich rywali do miejsca w szóstce, czyli później w efekcie do gry o medale w playoffach. No i dość pewna wygrana, nawet bardzo pewna, zwłaszcza w 2 pierwszych setach w zawierciu. Jeśli tutaj znowu będą 3 punkty, no to automatycznie ekipa Andrzeja Anastasiego potwierdzi swoje aspiracje do bardzo wysokich miejsc w tym sezonie. Tego meczu w 4. kolejki drużyny z Gdańska nie będziemy mogli zobaczyć w telewizji, podobnie jak meczu 5., 6. i 7. kolejki. Z tego co sprawdzałem, to Polsat nie planuje transmisji tego zespołu, co jest dla mnie bardzo dziwną sytuacją. A z kolei 15 października za 15:03 będzie można obejrzeć transmisję z Zawiercia. Będzie to już druga transmisja z tej hali. Gospodarze podejmą drużynę Jastrzębskiego Węgla. Przed nimi bardzo trudny kolejny pojedynek. Mówiliśmy już o trudnym kalendarzu. Sądzę, że będzie im bardzo trudno przełamać drużynę Jastrzębia i obawiam się, że to będzie kolejna porażka drużyny Daniniego. Tempa nabierają rozgrywki plus ligi. Tempa nabiera również rywalizacja w pierwszej lidze mężczyzn. W drugiej kolejce chyba najciekawszym meczem było to spotkanie 2 zespołów, gdzie naprawdę mamy niejedno znane doskonale choćby z plus ligi nazwisko. A więc w Tomaszowie Mazowieckim Beniaminek, czyli Lechia, podejmowała Stal Nysa. No i
te dwa zespoły, które naprawdę słabo rozpoczęły rozgrywki ligowe, chciały się odbić. No i udało się to Tomaszewianom, oni wygrali ten mecz 3-1 z ekipą Piotra Łuki. Tym samym Stalnysa po dwóch kolejkach nadal bez punktu na koncie. No i na zespół, który nie ukrywał po raz kolejny, to powtórzę, swoich ambicji, jeśli chodzi o awans do Plus Ligi, to ten start sezonu jest bardzo nieudany. Za to bardzo udany start sezonu notuje KPS Siedlce. Kolejne zwycięstwo 3-0, tym razem z Olimpią Sulęcin. No i Siedlczanie już po dwóch kolejkach są jedynym zespołem, który nie przegrał jeszcze w pierwszej lidze seta. Natomiast po udanym starcie sezonu tym razem dużo gorzej poszło AZS-owi Częstochowa. Spadkowicz z Plus Ligi nie wywiózł nawet seta z Suwałk. No i na pewno nie tego spodziewał się Krzysztof Stelmach. Tyle o pierwszej lidze. Tak jak mówiliśmy, gdy Plus Liga nie będzie aż tak pędziła, będziemy starali się poświęcić temu nieco więcej czasu. A teraz przeniesiemy się już do lig zagranicznych. Za nami cztery kolejki Ligi Tureckiej. Liderem i jednocześnie jedyną niepokonaną drużyną jest Zira Tankara z Dawidem Konarskim i Bartoszem Kurkiem. Statystycznie bardzo dobrze prezentuje się w ataku Dawid Konarski, z kolei Bartosz Kurek jest kontuzjowany i nadal nie mogliśmy go zobaczyć na boisku. Warta odnotowania jest druga porażka Halkbanku. Tym razem zespół Kowacza przegrał z Istanbul BBSK 1-3. W innych ligach drugi sezon z rzędu do walki o Super Puchar Włoch stanęły cztery zespoły. Turniej w formule Final Four zwyciężył zespół Perugia, ogrywając w finale Lubę 3-1. MVP tego finałowego spotkania został Aaron Russell. Trzecie miejsce wywalczyła broniąca trofeum Modena, pokonując Trentino, a dzień wcześniej w półfinałach Lubo grało Modenę 3-1, a Perugia z Trentino również 3-1. Start serii już niebawem, bo w niedzielę 15 października. Z kolei chwilę wcześniej odbyły się mecze 1-16 Pucharu Włoch. Tam zespół Castellana Grotte z Miłoszem Hebdą przegrała z Padwą 0-3. Polak zagrał słaby mecz. Chociaż wyszedł w pierwszej szóstce, to w trzecim secie już go na boisku nie było. Słabo przyjmował, w ataku zaliczył ujemną efektywność, a w drugim meczu Sora przegrała 0-3 z Rewiwrem Milano. Super Puchar we Włoszech, Super Puchar również w Niemczech. Ten trafił do ekipy Vitala Heinena, czyli VfB Friedrichshafen. No i tym samym trafił też do Bartosza Bołądzia. Ten pierwszy oficjalny mecz w barwach Fryderyków zaczął na ławce, ale w drugim secie pojawił się na boisku. No i pomógł ekipie VfB odwrócić losy tego meczu, bo pierwszy set powędrował na konto Berlina, a kolejne już zostały wysoko wygrane przez zespół Friedrichshafen. Superpuchar otworzył sezon również w lidze francuskiej. Tam Chaumont podejmowało Ajaccio i zwyciężyli 3-1, otwierając tym samym sezon bardzo udanie. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o bardzo dobrym meczu Marcela Gromadowskiego w lidze czeskiej. Teraz z kolei debiut tam zaliczył Paweł Halaba. Polak nie pojawił się na boisku w pierwszej kolejce, natomiast w drugiej wyszedł w podstawowym składzie i statystycznie rozegrał bardzo dobry mecz, będąc najlepiej punktującym swojego zespołu. Zdobył w tym meczu 14 punktów, a jego zespół wygrał 3-0 z Volleyball Brno. W lidze rosyjskiej po 6 kolejkach nic nowego, jeśli chodzi o Zenit Kazań. Drużyna Lechno jest wciąż niepokonana, chociaż nadal w zespole nie ma Mata Andersona, który pierwotnie miał wrócić po 5 kolejkach, natomiast nadal nie ma go w kadrze. A z kolei w Zenicie Sankt Petersburg oficjalnie ogłoszono transfer Drażana Luburicia. Z kolei z powodów zdrowotnych rozwiązano kontrakt z innym atakującym, Szwedem Markusem Nilssonem. I Serb zdążył już zadebiutować w Superlidze, ale jego zespół przegrał z Kemerowem 1-3. Przenieśmy się do Belgii. Mówiliśmy przed tygodniem o kapitalnej postawie Janusza Górskiego na zagrywce w meczu z Noliko. W dużej mierze dzięki niemu i dzięki jego 10 asom Parki Menen pokonało wtedy Noliko, ale wygląda na to, że ekipa z Menen może być takim zespołem własnej hali, bo w następnej kolejce uległa 1-3 Hasrode Leuven, ale po raz kolejny Górski zaprezentował się kapitalnie na zagrywce. Poprzednio było to 10 asów, tym razem było to asów 6. Popisy Polaka można obserwować na nowo powstałej stronie dedykowanej właśnie dla transmisji z Ligi Belgijskiej. Tam można obejrzeć wszystkie mecze. Wystarczy się zalogować, jeżeli ktoś ma ochotę, to na pewno bardzo przyjemnie oglądać Polaka tak serwującego za granicą. Można tam oglądać Górskiego, można oglądać też innych Polaków, czyli m.in. Piotrka Orczyka i Krzyśka Gulaka. Oni akurat mieli okazję zmierzyć się w tej kolejce, bo Knak Roselare podjął akcję z Gibertin. Jeśli chodzi o Piotrka Orczyka, on tym razem nie był jakoś specjalnie wykorzystywany w ataku przez rozgrywającego Angela Trinidada. Dostał 13 piłek, z czego skończył 7, natomiast zdecydowanie bardziej obciążony był Krzysiek Gulak. On na 27 piłek skończył tylko 8, ale trzeba dodać, że był również niezwykle obciążony w przyjęciu, bo przyjmował aż 48 razy. Jeśli chodzi o polskie nazwiska, można też dodać jeszcze Roberta Wójcika. To jest pierwsza armata zespołu z Gibertin. No ale mimo polsko brzmiącego nazwiska, to jest akurat mający co prawda polskie korzenie, ale reprezentant Kanady.
No i ostatni już punkt naszego programu, tradycyjnie już wygrajka. No i tutaj zwłaszcza druga kolejka przyniosła ogromne przetasowania. Tam naprawdę działo się wiele, no i to wiele rzeczy niespodziewanych. Tu zależnie od tego, kto na kogo postawił, mógł naprawdę bardzo dużo zyskać albo bardzo dużo stracić. Na początek o naszej lidze, Liga Szóstego Seta ma już 42 drużyny, a liderem po trzech kolejkach został zespół Lechów Walei, i to ze sporą przewagą, bo aż 13 punktów nad ekipą Filipa, czyli ledwo przejdziemy. Jeśli chodzi o drugą kolejkę, no to tutaj na pewno najbardziej cieszyć się mogą ci, którzy na kapitanie postawili na Łukasza Kaczmarka. Już wspominaliśmy o jego znakomitym występie. No i przełożyło się to też oczywiście na punkty w wygrajce, ich aż 49. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy za chwilę zaległy mecz Zaksy z Jastrzębiem. No i znowu, tak jak wspominaliśmy też o pierwszej kolejce, taki tutaj rozegranie tego zaległego spotkania może znowu wprowadzić duże zmiany, bo na pewno i Sandero, i Salvador Hidalgo Oliva to są zawodnicy, których na pewno wielu graczy ma w swoich składach. Natomiast jeśli chodzi o trzecią kolejkę, no tutaj już było dużo bardziej przewidywalnie. Najlepszym zawodnikiem Kuba Kochanowski. Nie jest to może największym zaskoczeniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Olsztynianie zagrali 4 sety, 41 punktów Kochanowskiego, o jeden mniej Salvador Hidalgo Oliva, no i tutaj przede wszystkim ten show w drugim secie na zagrywce 5 asów, czyli 10 punktów do wygrajki. No i z kolei jeden punkt mniej od Kubańczyka Samdero, 39 punktów. Każdy, kto postawił na jednego z tych trzech zawodników na kapitanie, na pewno może się cieszyć. Emiter Vaporti, o nim również mówiliśmy, o jego dobrym występie, zarówno jeśli chodzi o wynik, bo 3-1 dla Espadonu, jak i o same zdobycze punktowe. Mówiłem, że można dużo stracić, ja właśnie dużo straciłem na tym, że postawiłem w roli kapitana Pawła Gryca, który akurat po poprzedniej bardzo dobrej kolejce akurat się nie popisał, no i niestety to jest jeden z tych zawodników, który mi tą kolejkę trochę zawalił, ale nie jest źle. No i coś, co też może być jakąś tam radą dla uczestników zabawy Wygraj Polską Ligę Siatkówki, czyli dosyć niedrogi libero Zawiercia Koga, który po pierwsze, nie wiem, czy statystyk drużyny z Zawiercia nie ocenia jego przyjęcia nieco łagodniej, ale na pewno Japończyk jak do tej pory przyjmuje bardzo dobrze, przynajmniej statystycznie patrząc, no i myślę, że może być jakąś tam alternatywą, jeżeli chodzi o pozycję libero. Jeśli ktoś spogląda na zbiorcze statystyki, to on może nie jest w czołówce libero, no ale pamiętajmy, że ten drugi mecz Zawiercia ze Skrą był przełożony, dlatego on punktował tylko dwa razy. No jeśli spojrzymy, że w pierwszym meczu z Kędzierzynem było to punktów 13, więc wynik przyzwoity powiedzmy, ale już teraz z Gdańskiem aż 21 i to mimo gładkiej porażki, no to na pewno Taichiro Koge, który kosztuje, przypomnijmy, tylko 1,5 miliona, warto rozważyć w swojej drużynie. A z kolei jeśli ktoś szuka taniego zawodnika na przyjęcie, to myślę, że warto wydać 400 tysięcy na Jeffa Menzela, który do tej pory zgromadził 62 punkty, a pamiętamy jak słabo miał kolejkę pierwszą. Myślę, że teraz uda mu się ustabilizować na w miarę dobrym poziomie i jest to zawodnik o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Czy macie dla słuchaczy jakieś porady albo czy macie jakieś, nie wiem, intuicyjne wybory, które no, mogą według was sprawdzić się przed czwartą kolejką? Czy widzicie jakieś mecze, które mogą być punktodajne? Ta czwarta kolejka właśnie w związku z tym przełożonym meczem Zaksy z Indyk Polem AZS-em wprowadzi w wielu zespołach sporo zamieszania, bo na pewno nie jeden gracz ma w swoim składzie Kubę Kochanowskiego, na pewno nie jeden ma Samadero, pewnie również Benaton Jutego, Mateusza Bieńka. Tak, może Pawła Woickiego, może Michała Żurka, może Pawła Zatorskiego. No tych kombinacji może być sporo, i nagle, bo tak naprawdę o tym przełożeniu dowiedzieliśmy się niemalże w ostatniej chwili, trzeba gdzieś będzie tych zawodników zastąpić. Ja myślę, że tutaj do gry mogą wejść rezerwowi. Ja na pewno taką sytuację przewiduję i u mnie pewnie szansę dostanie Dmitro Teromienko oraz Jeff Menzel, bo jednak, żeby tych wszystkich zawodników wymienić, po prostu tych punktów ujemnych byłoby dużo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że później zapewne po tej kolejce będziemy chcieli na przykład do Kochanowskiego, do Dero czy do Bieńka wrócić. Tak jak mówisz, na pewno sporo przetasowań w składzie czeka wiele zespołów. Mecze, które mogą zawodnikom przynieść najwięcej punktów w czwartej kolejce, no zdecydowanie PGS Krabełchatów, Asseco Resowia Rzeszów. Myślę, że dwie drużyny, które raczej rozegrają równe spotkanie, tych setów może być na pewno więcej niż trzy. Może Olek Śliwka, może
Milate Badipur tym razem zaprezentuje się z nieco lepszej strony. Ja jednak po stronie Bełchatowian skłaniałbym się, jeśli już na któregoś z przyjmujących, to na Bartka Bednoża. I na jego zagrywkę. Myślę, że będzie potrafił w tym elemencie zapunktować, patrząc na to, jak robił to w meczu Superpuchar z Zaxą, a Resovia nie jest mocnym zespołem, jeśli chodzi o przyjęcie, także tu wydaje mi się, że to może być duża kopalnia punktów. Dokładnie, patrząc na to, jak Olek Śliwka z kolegami prezentowali się w linii przyjęcia, myślę, że może to być jakiś wybór. Być może w Będzinie mecz z Warszawą też może potrwać dłużej. Może tutaj atakujący Będzinian Rafael Araujo, może już tradycyjnie Wojtek Włodarczyk, którym poprzedniego meczu nie może uznać za bardzo udany, ale takie mecze bardzo często przychodzą, a kolejne mecze są już dużo lepsze, no więc jeżeli ktoś uważa, że Wojtek Włodarczyk jest w stanie się poprawić, no to to jest może ta taka decyzja, jaką powinien podjąć. Coś, o czym pomyślałem, to chyba w tym sezonie warto mieć dużo dystansu do Marcina Komendy, który w poprzednim sporo punktował blokiem, zagrywką i atakiem, natomiast teraz, raz, że katowiczanie nie notują dobrych wyników, więc tutaj dla rozgrywającego sporo punktów umyka, a dwa, że Piotr Gruszka dosyć łatwo sięga po zmianę i wchodzi do niego Fijałek, więc byłbym ostrożny, jeśli chodzi o wybór Marcina Komendy na rozgrywającego. To był trzeci odcinek podcastu Szósty Set. Możecie nas słuchać na SoundCloud, możecie nas słuchać na YouTube, możecie nas słuchać na iTunes, możecie nas słuchać również na aplikacjach na platformę Android. Te wszystkie możliwości są już dla Was otwarte. Jeżeli macie ochotę posłuchać nas wychodząc z uczelni, wracając z pracy do domu, jadąc do pracy, możecie to robić również na swoich smartfonach. Zapraszamy do śledzenia również naszego fanpage'a, zapraszamy do śledzenia naszych kont na Twitterze, zapraszamy również do naszej grupy facebookowej, tam staramy się rozkręcić dyskusję na tematy siatkówki. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie miejsca, żeby wasze przemyślenia przelać, powiedzmy, na klawiaturę, zapraszamy i tyle. Dziękuję za uwagę. Piotr Złoch, Michał Kwiatko-Bębnowski, Filip Korfanty. Dziękujemy i tradycyjnie już zapraszamy za tydzień na kolejny, czwarty już odcinek Szóstego Seta.